Dzień dobry, witam Was serdecznie w dzień kolejny. Słuchajcie, kalendarze adwentowe dalej nieskończone. Dzisiaj mają przyjechać kurierzy, więc może nam się dzisiaj uda, może będą jutro. Ale damy chłopakom już pierwsze prezenciki. Tą sprawę wyjaśniłam. W ogóle jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family i mamy Vlogmas. To tak też wyjaśniłam. A teraz zabieram się za to. Odnośnie wyprzedaży szafy, która była we wtorek. Dzisiaj biorę się, aby to wszystko, wiecie, posprzątać, popakować i powysyłać. Parę rzeczy jeszcze zostało, więc dodam Wam tutaj linka jak coś i Was serdecznie zapraszam. A tymczasem pokażę Wam, jak się do tego wszystkiego przygotowałam, słuchajcie. Bo to nie jest to tamto. Mam całą masę pudeł, które zbierałam specjalnie na tą okazję. Także od malutkich do całkiem dużych. Wiecie, jak do mnie coś przychodzi w pudełku, ja sobie je rozkładam i wkładam taką szczelinę między ścianą a szafą. I przynajmniej jak mam coś wysyłać albo jakieś paczki z niespodzianką do Was czy coś, to już jestem zabezpieczona i mogę działać. Dzisiaj jeszcze powystawiam kilka rzeczy, bo mam na przykład śpiworek do nosidełka dla młodego, ale u nas się nie do końca sprawdził, więc oj. Ta poduszka z wczoraj, bo mały jest za duży, jakby, no nie wiem, to jest takie idealne dla noworodka. Teraz jest zima, więc jak ktoś będzie chciał przewieźć ze szpitala i tak dalej, no to będzie to wystawione. A tymczasem muszę iść po telefon i tutaj mam jeszcze, wiecie, folię, gdyby coś trzeba było opakować, bo jest delikatne, jak na przykład butelka. I co? Lecimy z tym. Bo nie ma czasu, dzisiaj mam dużo do zrobienia, a mało czasu. Bo ten czas leci, ja nie wiem, wiecie, patrzę na zegarek, 15 po, no nie? Mrugnę, obrócę się, patrzę na zegarek, kurde, pełna, no nie? 45 minut, tak, nie mam pojęcia gdzie. Muszę podzielić wszystkie te rzeczy jakby na kartony, żeby wszystko mi się zmieściło fajnie. Więc zaraz zobaczymy, co my tu mamy, co mamy tu, mamy co my tu, mamy co mamy tu. Pierwsze co, to mamy sweter. I ten sweter najlepiej siądzie tu. Patrzcie, pięknie, idealnie wszystko będzie zapakowane. Nie wziął sobie taśmy. Ja to jest zawsze moje przygotowanie do... O, i fajnie, i patrzcie, jak jest, będzie super wysłane. Nic się nie będzie, wiecie, walać, nie... Czasami też się mi zdarzyło, nie powiem, że nie, ale to wysyłam na przykład w papierowej torbie z, no wiecie, ze sklepu. Ale jak ja widzę, jak dostaję w reklamówce, w takiej poklejonej, pofoliowanej, to po prostu tragedia. Ja po prostu czasami wykorzystuję tą torbę papierową, rozcinam ją i składam jak prezent, no nie? Gdy już naprawdę nie mam kartonów, a muszę coś szybko wysłać. To wtedy jak najbardziej tak. Ale jak widzę zaklejoną taśmą z każdej strony reklamówkę foliową, która mi przychodzi i nie mogę się dostać do tego ubrania, bo ono jak tnę tą reklamówkę i próbuję wejść tam do środka, tak już chyba dwa albo trzy razy przycięłam ubranie, nie? Dostałam kiedyś takie pudełko kartonowe, które było miejsce w miejsce oklejone taką taśmą. Ja się zaczęłam śmiać, jak zobaczyłam tą paczkę, bo ona była tak zabezpieczona, że jakby po prostu, wiecie, Castaway poza światem, nie? Rozwaliłby się jakiś samolot, czy tam statek, no nie? I wszystkie te paczki wylądowałyby w morzu, to ten koleś z Castawaya miałby tą bluzkę jako coś, co na pewno by nie przemokło, no nie? Na pewno by to wyłowił, bo to płynęłoby z powrotem do właściciela, nie? Ja nie pakuję tych rzeczy już w foliowe jakieś tam dodatki. Dam tylko na górę, słuchajcie, taki kawałek folii, że jak ktoś by chciał rozcinać tą paczkę, to żeby sobie nie przeciął ubrania. Więc normalnie będę wycinała taki kawałek tej folii. Dawała tutaj na samą... O, pokażę Wam. Tutaj taki kawałek tej folii i tutaj na samą górę, żeby wiecie, gdy ktoś będzie ciął, o, tutaj, tak nożem czy nożyczkami, to trafi na folię i nie przetnie sobie ubrania. Więc to tak, wiecie, sama wiem, co ja robię czasami, no i staram się, żeby ktoś nie miał takiego zbytka jak ja po prostu. Wydaje mi się, że nie jedna z Was zniszczyła sobie ubrania, nie? I wolę o tym mówić, żeby tak nie robić. Słuchajcie, spakowałam wszystko. Ja wiem, że może te pudełka nie są wszystkie takie same, natomiast wszystkie są kartonowe. Tylko jedną rzecz spakowałam w folię, żeby, wiecie, była zabezpieczona, bo sama jest w pudełku kartonowym. No i jedną rzecz mam z gryza, muszę napisać, bo coś tam się etykieta nie chce wygenerować. No ale na tyle paczek jedna to całkiem niezły wynik, chociaż i tak wolałabym, żeby wszystkie mi się wygenerowały. Także zostaje mi to tylko i wyłącznie zawieźć do paczkomatu. Nie mam pojęcia, jak ja to wsadzę. Który paczkomat mi to po prostu wszystko wciśnie na raz. Mi się wydaje, że będę musiała objazdówkę po paczkomatach zrobić. Słuchajcie,
dzień na pełnych obrotach. Idziemy położyć małego do spania. Tak, Mikiś? Pójdziesz spać. Pościel jest w praniu w ogóle. Mikołaj potrzebuje przebrać też swoją pościel. Tak, Miku. Przyszła mi część rzeczy dla Mikiego do kalendarza adwentowego. Sorry, że to się tak wydłużyło wszystko, ale po prostu mamy urwanie głowy ostatnimi czasy i cały czas jest coś i mnóstwo rzeczy na głowie. No, chłopaki mi wybaczą. No i wiem, że trochę pół grudnia będę robiła kalendarz adwentowy. Oby nie. Oby nie, obym się wyrobiła trochę wcześniej. Paczek jest ogrom. Za to wam bardzo dziękuję, ale dużo rzeczy jeszcze zostało. Pakowałam i pakowałam, pół dnia pakowałam. Ale udało mi się spakować. Pojadę je powysyłać. Jeszcze muszę posprzątać dom, bo jutro przyjeżdża do nas TVN i będziemy robić nagrania do Dzień Dobry TVN, więc muszę, wiecie, dom posprzątać, nie? No, wiecie jak to jest. Mam nadzieję, że wszystko tak sprytnie nam pójdzie i Mikołaj dopisze i psiusze nie będą szczekać, bo generalnie tam Mikołaj to będą pierwsze jego, takie jak mamy jakieś nagrania do TV, natomiast psiusze zawsze dają i pół godziny cała ekipa musi udobruchiwać dalenia, no nie? Tak, o tobie mówię, Daleniu. O tobie mówię, droga pani, tak. Patrzcie jak słucha, bo już wie, że się o niej gada. Będziesz jutro grzeczna? Będziesz grzeczna? No nie wiem, co to zwiastuje, ale wydaje mi się, że ona już w głowie ma pewnego rodzaju niecny plan. Tak, Dalenia? Czy to są goście, czy rodzina, zawsze ona robi takie larmo, że po prostu ja się nie dziwię, że ludzie się boją małych psów, bo mały pies to budzi respekt. Ja nie wiem, dlaczego ci wszyscy, wiecie, tacy pakerzy chodzą z pitbullami. Takie Dalenie by sobie mogli wziąć i od razu respekt na dzielni, a niech tylko się kto zbliży, no nie? Daleń bardzo nie lubi, jak się ktoś zbliża. Dobra, lecimy dalej. Zaraz wracam do tego kalendarza adwentowego, tylko Miki mi zaśnie, ale ma super sprawę, bo on uwielbia. O, tutaj jest Mikołaj, a tu jest kamera. I to jest po prostu najciekawsza rzecz. Wszystko muszę zdejmować, a najlepsze są te moje girlandy, które sobie tutaj dałam, bo w ogóle czujecie, że historia jest taka jak tych girland, że nie mogę ich odpalić w ogóle, bo ten mały księciunio jest tak zainteresowany tymi wszystkimi światełkami, że w ogóle nie chce spać. Więc cały czas muszą być wyłączone, bo jak tylko je włączę, to jest absolutnie po spaniu. On ogląda, on się przygląda, on patrzy do góry. Muszę odwracać łóżeczko. Telefon mi dzwoni. Któż to? Któż to? Nie wiem, któż to? Spam. Boże, jaka ilość jest tego spamu, to jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Non-topper dostaje na karty jedną i drugą. Taką ilość tych telefonów, że to się po prostu nie ogarnia. A najlepsze jest to, teraz wam tutaj pokażę, bo to powiem przy okazji, skoro już zadzwonili. Ważna sprawa, ponieważ ostatnio czytaliśmy z Krzychem artykuł. Jeżeli odbieracie taki telefon, to nigdy nie zaczynajcie tak, słucham. Nigdy nie zaczynajcie tak, bo były sytuacje, że wystarczyło to tak, słucham, aby potwierdzić, że bierzecie jakąś tam umowę. Jest tak, system, ten bot zarejestrował, że jest słowo tak i już no umarł w butach, no nie? Więc nie róbcie tego. Ja teraz, ja się łapałam, że bardzo często właśnie tak odbieram telefony, tak słucham, tak mówię, no nie? Teraz mówię słucham, albo dzień dobry, no nie? Staram się przynajmniej. Także uczulam was na to, bo problem jest faktyczny. I najlepsze jest to, że większość tych telefonów, Mikołaj sobie tak tutaj marudzi, on tam, wiecie, tak sobie gada po swojemu teraz. Aktualnie gryzie pieluchę. Generalnie teraz to nawet nie rozmawiają z wami ludzie. Tylko ostatnio widzieliśmy film i ja tak samo zrobiłam. Jak kiedyś zadzwoni, to może to nagramy. To są po prostu boty, które rejestrują waszą odpowiedź i dopasowują swoją odpowiedź na wasze słowa. Także no po prostu nawet już tam ludzie nie pracują. Bo ja kiedyś się złapałam na to, że już byłam taka wściekła, bo miałam telefon przy łóżeczku. No Mikuś, połóż się, ty jeszcze nie spałeś dzisiaj, ty jesteś zmęczony, chłopczyk. Zaraz do was wrócę, będę mówiła o botach. Także teraz to już nawet tam ludzie nie pracują, tylko po prostu bot z wami rozmawia, odpowiada na wasze ten. Ja kiedyś, aha, co chciałam powiedzieć. Miałam telefon włączony w pokoju tutaj, żeby szedł sobie szum, no nie? Bo on tam czasami tak lubi sobie przy tym zasnąć, szczególnie jak wiem, że ma kurier przyjechać i są psjusze, to muszę coś tutaj włączyć mu, żeby gdzieś tutaj szumiało, a nie mam tutaj radia żadnego. Zadzwonił mi ten telefon, obudził mi dziecko, byłam taka wściekła, no nie? I najlepsze, że to był ten właśnie spam. Pobiegłam, młody zaczął płakać, no nie? No bo to
to miałam niewyciszone dźwięki. Już się nauczyłam wyciszać dźwięki w telefonie, dlatego się to mi nie da dodzwonić teraz, bo no sobie jestem na wyciszonym telefonie. Taka byłam wściekła, że ja mówię, żeby przestali do mnie dzwonić, że już kolejny raz proszę, aby mnie z tej listy mailingowej wykreślili, że sobie nie życzę, że ja nie chcę od tych telefonów odbierać, że dziecko mi pani obudziła i nie życzę sobie. A ona, aha, dobrze, to gdzie pani mieszka? No nie? Ja po prostu zdębiałam, no nie? I potem mi Krzychu mówi, że to z, boty z nami rozmawiają, a nie ludzie, no nie? Także nawet jak się wkurzacie, to możecie botowi się wygadać, a on powie, aha, słucham i będzie kontynuował z wami rozmowę. Mi normalnie ręce opadły. Po prostu wzięłam się, rozłączyłam z tego wszystkiego. Nawet nie powiedziałam ci do widzenia. W sumie to botowi do widzenia mówić. Uczulam was. Jeżeli macie jakieś żale i frustracje, to zamiast na normalnych ludziach, żywych, to się można na tych spamie i robotach wyżyć. Bo one i tak powiem zawsze, tak, słucham. Dobrze, rozumiem. Aha, ona mi powiedziała, no właśnie, po tym, obudziła mi pani dziecko. Dobrze, rozumiem. Myślałam, że normalnie, normalnie, normalnie. Wsadzę jej tą swoją klawiaturę prosto w tyłek. Młody prawie zasnął. No ja tak usypiam dzieci ostatnio. Dodajecie mi w ogóle grafiki, że wiecie, że dzieci zasypiają przy filmach ze mną. Chociaż dziwne, no bo ja mam taki dość ekspresyjny głos. A tu jednak dzieci lubią. Uspokajają się, przestają płakać. Że polecam się do dzieci. Wow. Niektórzy włączają dzieciom, włączają. Niektóre włączają. Dzieciom Baby Shark i Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. To jest taka irytująca piosenka, wiecie, jak się ją słyszy tyle razy, jeszcze wam ją zanuciłam. Ja nawet próbowałam. Mikołaj miał taki czas, że dużo płakał, bo tam chyba jakieś może coś pod kolki, a może taki ten purple kraj, teraz to już ludzie sobie wszystko wytłumaczą. Ja właściwie nie wiem, ile w tym jest prawdy, a ile po prostu uspokajania mamy, bo to czasami jak znajdziecie odpowiedź, która was satysfakcjonuje na jakieś pytanie, to nawet nie dociekacie, czy to jest prawda, no nie? Na przykład dziecko płacze wam dzień w dzień od godziny 6 do tam 19 czy 20, no nie? I szukacie dlaczego. Kolki to nie są, bo wiecie, że to nie jest płacz na ból i tak dalej i okazuje się, że można znaleźć coś takiego jak właśnie to purple kraj, gdzie dziecko po prostu płacze, bo lubi. Bo taki ma czas, że musi sobie wyżalić cały dzień. No i mi to odpowiadało, więc młody teraz przestał tak płakać. No ale jak miał ten taki purple cry, purple, wiem jak to się czyta, naprawdę wiem jak to się czyta. To mu nawet próbowałam tego Baby Shark włączyć i już mnie tak to denerwowało. Znaczy denerwowało, to jest taka specyficzna ta piosenka i ona jest cały czas taka sama, taka sama, taka sama. Teraz wszędzie widzę te Baby Sharki jako maskotki, no ale nie pykło. Ostatecznie jak przeglądaliśmy film, który chcieliśmy opublikować i jeszcze go oglądaliśmy przed publikacją, no nie, to Mikołaj jak zaklęty. Nie wiem, ja do niego cały czas mówię, ale jednak lepiej się mnie z telewizora słucha. Nie wiem, dziwne, a jednak prawdziwe. Zasnął mój baby. Tak to właśnie jest. I to najlepsze jest to, że jak tak w ogóle nie zwracam uwagi na to, jak głośno mówię, że tam psy biegają, to on zasypia super, no nie? A czasami widzę, że popadam w taką paranoję, będzie cicho, cicho, żeby coś nie spadło. Mówię takim niskim głosem. To normalnie obudzi go bzyczenie pszczoły po prostu. Dlatego już się odzwyczaiłam i staram się odpalać albo radio, albo coś tam, żeby cały czas coś szło w tle i szumiało i żeby on nie miał idealnej ciszy. Chociaż czasami u nas jest ta idealna cisza, no bo jednak obrabia się tam jakieś filmy i tak dalej. Tutaj nic nie idzie, no bo telewizja u nas leci tylko, wiecie, wieczorem jak coś. Tak w ciągu dnia nie puszczamy w ogóle. Nie mamy czasu na to. No i właśnie muszę tutaj jakieś radyjko sobie kopsnąć, nie wiem, tam położyć, na przykład tam położę radyjko i będzie sobie grał. No. Dobra, strasznie dużo się rozgadałam, Mikołaj zasnął, ja idę po kawę, jakąś by się przydało, zamknę sobie tu drzwi, Alita chodź ze mną, ja dalej będę mówiła w tym samym głosie, bo po prostu dzisiaj nie szuszczę, będę gadała i wracam do kalendarza adwentowego. Tak, jest takim samym, tak zostawiony jak był wczoraj. Słabość. Zepsuł mi się pistolet. Słuchajcie, zepsuł mi się pistolet i Krzyś miał mi go naprawić. Nie przepycha kleju dalej. Kurde, tyle się wysłużył ten pistolet. Widzicie jak wygląda? I cały czas ja sam super, super. No i muszę chyba jechać i kupić pistolet, bo nie mam jak przykleić inaczej tych paczek, jak na kleju na gorąco, no nie? Wszędzie bałaga, bo tutaj ten kalendarz adwentowy robię, ale
Słuchajcie, będę miała liścia na czole. O, nawet nie. Nawet nie. Słuchajcie, kupiłam sobie coś takiego, nawet że nie sobie, trochę sobie, ale trochę Mikołajowi, bo cały czas zawijam butelki w pieluchy i tak dalej. I teraz dotarło mi, zobaczcie jakie ładne, taki, jak to się nazywa, termiczne coś, nie? I w środku, tu, wygląda jak po prostu rura w statku kosmicznym. I tutaj się wkłada butelki, żeby one, wiecie, dłużej trzymały ciepło i tak samo termos. I zamówiłam sobie termos, który ma wyświetlacz z temperaturą. I właśnie czarny, żeby mi do tego pasował. I myślałam, że dzisiaj mi dojdzie, a wczoraj mi pani o 18, może nie, o 16 pani mi dzwoni, bo byłam w Lidlu, że niestety nie dotrze, bo mają tylko złote, srebrne i czerwone. A ja chcę czarny, no nie, nie chcę czerwony. No, srebrny w sumie by pasował, jak teraz widzę ten środek. Natomiast nie chciałam tego robić. No i to jest super, bo możecie, tutaj mamy klipsa, no nie? I możemy sobie to gdzieś tam zaczepić, na przykład dodatkowo jako o torbę, no nie? A to już sobie tutaj zamkniemy, ciach, ciach, nie wiem nawet co to jest. Minionland, nie, Miniland jakiś. Nie wiem, na Allegro zamawiałam. I jeszcze wam pokażę. Tak kawałek wam pokażę. O! Ładny. Dobra, lecę dalej z tym wszystkim. Chyba skoczę sobie do paczkomatu, żeby to już wysłać i żeby to mieć z głowy. To ja sobie w przyszłym roku, jak nie będę miała materacu. Jest! Tylko nie przemyślałam tego, że nikt tu nie sięgnie po tym ostatnim domu. No ale dobra, przyjdzie z wysoki. Może się uda. Nie, ładnie.